Hej, z tej strony Eleven, a to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Dzisiaj chcemy Apollyon Heart jeszcze raz. Ludzie, jestem zdeterminowany, żeby przejść nową postacią. Nowy chapter, The Void, chcemy to ukończyć, chcemy pobić Derelium. To się musi stać. T2, KD, L4, 4E, L4, L4 to nieważne, dobra, okej, whatever. Więc musimy ogarnąć, jak działa to wsysające coś naszej postaci. Do tej pory nie ogarnąłem tego w pełni. Im więcej będziemy nią grać, tym lepiej to ogarniemy. What? Okej, tego nie widziałem przedtem. Im więcej będziemy tą postacią grali, tym więcej ogarniemy z tego. Co mnie bardzo cieszy. Czy mogę w końcu już ich dobić? Moja gra właśnie jest po jednym chyba patchu jakimś do Rebirtha, więc prawdopodobnie naprawia wiele błędów, na które mogę się natknąć. Najwyraźniej przedtem patcha, którego myślałem, że mam, nie miałem, bo go jeszcze nie było, nie wyszedł tak szybko. So, yeah. Yeah, mówmy o patchach. Teraz wyszedł na pewno, ściągało mi się 11 MB czystej, że tak powiem, czystych danych naprawczych, o. Było głupie. Miałem przestać przeklinać, ale ta gra to wiecie, ta gra tak na mnie działa, że sorry, ale nie. Bombka, chcemy zobaczyć, co jest w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Kolejną bombę, nawet dwie prawdopodobnie tam były, świetnie. Czemu mój damage tak zsie? Z pierwsze pytanie, jakie chcę zadać teraz. Czemu mój damage cycka, jak małe dziecko. W sumie cycka. Whatever. Coś nowego, co to może być? Nie zobaczę napisu, jeżeli nie wezmę. Outbreak. Nie zmieniło mi statystyk, zmienia najwyraźniej coś innego, ale co to może zmieniać? Co to może robić? Intrygujące, bardzo, ale chciałbym może troszeczkę mniejsze łzy. Mogłem to wciągnąć, żeby mieć jakiś damage sensowny, a to Wow! Fucking hell! Prawdopodobnie zginę jeszcze w tym ranie i rozpocznę następny, znając życie. Łe, to słaby ten item troszeczkę, bo tam rozwala. Czasami ma szansę przy zabiciu jakiegoś przeciwnika zrobić taką czerwoną chmurę dymu, no ale. Która też rani innych, ale. To jakieś mocne nie jest. Wolałem już to zamienić na statystyki do moich łez. I myślę, że tu jest właśnie kwestia tego wyboru, co chcemy zrobić. Zamienić to na statystyki do łez, czy raczej wziąć ten item tak jak jest. As is. Okej, okay. Troszeczkę dostał od tego mojego jednego pocisku, ale to się rzadko kiedy zdarza. Jak tak patrzę. Geniusz, wszyscy wiemy. Leżysz na kolanach, Jesus, pół serca mam, serio. Ty też, zmniejsz się już, nie ma. Spokojnie. Nie! Fucking. Zapomniałem, może teraz nie zapomnę. Oby nie zapomniał. Nie, tutaj nie idziemy, nie dostaniemy żadnego item. Okej. Obsrałem się troszeczkę. Nam. Łap moje łzy na twarz. To wszystko, co masz, moje łzy na twarz. Zniszczyłeś mi życie, pogrzebię ci w odbycie. Co? To brzmi jak tekst jakiejś bardzo smutnej piosenki. Jakiejś po rozstaniu, wiecie. Tak, bo... Teoretycznie najczęściej jest tak, znaczy najczęściej, często jest tak, że po rozstaniu najsmutniejsze zazwyczaj są dziewczyny, taki jest stereotyp, a one 5 dni później wszystko jest z nimi okej. I tylko potem faceci przeżywają. Well, jak tak patrzę, to muszę się z tym nie zgodzić w kilku kwestiach, ale ogólnie faktycznie takie przypadki są najczęstsze, przynajmniej z tego, co ja się spotkałem. Nie lubię, że tak powiem, się stereotypami kierować, bo to jest często krzywdzące.
dla mnie często jest krzywdzące w różnych aspektach. I dla wielu ludzi, których znam, też było krzywdzące, więc... To nie zawsze jest dobre, to jest bardzo często złe, ale... Ma cień prawdy w sobie. To jest fakt. Więc to brzmi jak taka typowa piosenka... Taki yandere girl. Zostawiłeś mnie. To nie jest, że zdradziłeś mnie czy coś. Zostawiłeś mnie, bo stwierdziłeś, że mnie nie kochasz i że nie chcesz już mnie oszukiwać, oszukiwać siebie na siłę, że chcesz być ze mną i tak dalej. Więc teraz poczujesz mój ból. Taste my pain! Basically tak to wygląda często. Także, no. Chciałem wyjaśnić, co powiedziałem, bo mogłoby to zostać różnie odebrane, a myślę, że fajnie było, żebyście wiedzieli, o co chodziło w tym momencie tak na 100%. To taka mała, krótka moja opowieść z życia, podczas kiedy biję przeciwników przez pierdyliard godzin. Jasne. Moja statystyka szczęścia... Bardzo dużo mówię o tych przyciskach. Zero! Szans na cokolwiek dobrego. Wiecie co? Zrobimy tak. I teraz zrobimy tak. Czy teraz za każdym użyciem Void? Tak! Będę dostawał niebieskie serce! Świetnie! Więc to był dobry ruch. Teraz za każdym użyciem będziemy dostawali niebieskie serce. Plus możemy tylko sobie podpiąć jakieś inne fajne itemy. To trzeba dobrze rozegrać, żeby wiedzieć, co pod to podpiąć. Tymczasem... Secret Room? Po co? Byłoby za dobrze, co? Tak, więcej pokojów z muchami. Przepraszam, Edmund, wspominałeś, że panowie z kamienia pojawiali się za często i nagle są w co drugim pokoju? Are you fucking insane? Nieważne. Chciałbym znaleźć klucz, ale nie wiem, czy jest sens iść na sam koniec tam. Spróbujmy, najwyżej mnie przeteleportuje gdzieś tak dalej. Interesujące. Możemy zdobyć kolejnego Soulhearta przez to. Możemy poczekać, aż będziemy mogli wciągnąć item od bossa. Zobaczymy, co to będzie. Albo item od The Last, jeżeli jakiś zostawi. Nie pamiętam, czy on zostawił jakiś item. Wiem, że jakiś z minibossów zostawiał Dead Keta albo HP czasami, ale to nie był ten. Jeden zostawiał bombę. Oni coś mogą zostawiać, ale nie zawsze zostawiają. Speed down. Do jasnej cholery. Arena. Na arenie była skrzynka, której nie chciałem otworzyć. Dzięki. Fucking thanks, mate. Wszystko przeciwko mnie? Nie otworzę tej skrzynki, nie jest mi dany. Dobra, ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę bez niej. Co mi tam jest skrzynka potrzebna? Jesus, myślałem, że ja sobie tak. Ale bombkę to bym chciał. No nieważne. Femin! 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 Od feminizmu? Chłopie, to żeś się troszeczkę wpasował w temat nawet. Dobra, nie, bo to jest drażliwy temat, nie chcę go poruszać. To granica między obroną swoich praw, a między feminizmem jest cienka i ciężko ją ustalić, ale wiecie, dla każdego też jest inna. I to jest klasyczny Eleven. Hej, niebezpieczny temat, nie powinniśmy o nim rozmawiać, bo kogoś wpieklimy. I co Eleven mówi? Mówi, żeby nie poruszać tego tematu i poruszę go dalej. I'm fucking stupid. Dobra, więc może zejdźmy z tego tematu. Faktycznie, zejdźmy z tego tematu. Wall of Bandages może mi się przydać, ale... Brzmi strasznie przyjemnie, ale nie wydaje mi się, żeby mi było cokolwiek z tego potrzebne. Kurde, Wall of Bandages czy łzy? Łzy. To był błąd. Ball of Bandages był dodatkowym damage'em dookoła i było dodatkowym... nie tyle damage'em, co... osłoną przed pociskami, której się pozbyłem w tym momencie, ale łzy mam mocniejsze troszkę. Nie wiem, to jest właśnie gra, no to nigdy nie jest coś pewnego. Nie wiadomo będzie nigdy do końca, czy było warto, czy nie, więc trzeba próbować. Próbujmy różnych kombinacji, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pink. Kluczyk, idealnie na Treasure Room. Dziękuję, przydał. Wiecie co? Co jak co, ale to biorę samo z siebie.
Arena. Nie dostanę nic poza kluczem albo bombą może? Kluczyk. Dobra, to worth it, że tu przyszliśmy, cieszę się. Jeez fucking damn. Nie wiem ile mam serc, to może mnie zgubić, ale... Mieliśmy ich sporo, więc jeżeli będę głupio ich tracił, to powinno być okej. Wykrakałem, co? Wykrakałem, że nie chcę tracić serc i tracę je cały czas teraz. A to tylko moja głupota, no nieważne. Sam sobie jestem winien. Okej. Fang. Jakieś coś w kubkach? Cokolwiek? Nie, skończę. Szybciej padajcie, bo jesteście za blisko mnie. O, dzięki, to było przydatne. Statystyka szczęścia, od statystyki szczęścia pewnie zależy, jak często to wyskakuje, więc potrzebuję statystykę szczęścia mieć większą, muszę wsysać więcej rzeczy. Bo to mi często tam zahacza o ten luck, więc tego pragnę. Padnij, to już są twoje ostateczne chwile. One makes you small jest spoko. Anarchist cookbook nie chce zbierać, więc sobie zrobię mały wsys. Okej, okay, więcej tak nie będę robił, przepraszam. Pting, oh shit, serio? Widzicie, to jest problem, nie wiem co się wesie jako, że tak powiem, statystyki, a co się wesie jako, no itemy aktywne, wszystko jako itemy aktywne, ale nie wszystkie, z tego co spotykałem się, bo nie wszystko tak działało. So, to jest niebezpieczne. To był głupi ruch. Pyromaniaka to bym teraz chętnie przygarnął, nie? Bardzo chętnie. Shit! Leżeć. Mądra listy mnie zaszli od tyłu. Aha, rozumiem, chcesz się pobawić trochę. No i oczywiście to nie droga do bossa. No bo po co mi droga do bossa? Jej szukam, więc jest mi niepotrzebna. Ta gra zawsze tak stwierdza. Ja wiem, ja przesadzam, tak, ale się śmieję z tej złośliwości gry wobec mnie. Mam wyjątkowy niefart do tego. Połączony z moim no skillem, to już jest totalny mayhem. Puf. Większa szansa na Devil Room, co? Świetnie. Sklep. Nie mam bomb. I have no fucking bombs. Świetnie. Potrzebuję bomby, żeby zdobyć kolejne 3 coiny i zdobyć też PhD, bo to mi się przyda. Serce. I tak działa. W sumie nie jest tak źle. Dostałem serce i od razu walnęło tymi bombami. To w sumie jest całkiem spoko, dopóki te bomby mam jak ominąć i jestem w stanie je ominąć, więc muszę uważać. Z każdym razem jak wesce każdy kolejny item, będę musiał... Cóż, wyjść szybko z pokoju. Okej, okay, Ball of Bandages wezmę tym razem, bo myślę, że będzie korzystne co dla mnie. I wezmę sobie serce, bo nie wiem ile ich mam. I tak tutaj nic nie kupię już. A serce mi się zawsze przyda, tym bardziej, że jest po przecenie. Więc teraz schodzimy na dół. Dziwaczny run. Catacombs 1 i 13 minut to trochę...
trochę długo. Pozwólcie, że sobie tu przepiję ten kaszel, bo coś jest nie tak. Tak to jest, jak człowiek za dużo gada. Mam kilka odcinków z tego Isaaca, które chamsko usunąłem, bo były słabe, bo w nich chamsko przegrałem bardzo szybko. I to było jeszcze przed update'ami, więc się nie dziwię, może... No i wiecie, mój NoSkill też o tym mówi sporo. Ta gra zależy od szczęścia, więc nie każdy chłam, który ugram, wrzucam. Bo to by było słabe. So, yeah. Staram się wrzucać quality content. Te portale mają różne kolorki, od czego to zależy? Aha, bo ten jest zatruty, nieważne, nieważne. Żartowałem. Sprawdzałem waszą czujność. Świetny pokój, Edmund. Gratulacje. Chyba. Kto to gówno projektował? Serio? Do treasure roomu później musimy sobie naładować najpierw nasz piękny item. Ball of Bandages nigdy więcej cię nie opuszczę. Dostałem swoją nauczkę, że cię nie wziąłem. Przejdziemy koło baterii, gdyby nigdy nic. Depchniemy je sobie właściwie na inną stronę, żebyśmy potem mogli koło nich przejść jakkolwiek. Kombinowanie, ale nie chcę ich zabrać przypadkiem. Sack bombs. To mi się chyba przyda. Jakoś wiele zmian w tych statystykach mi to nie zrobiło generalnie, ale powinno być chyba trochę bardziej okej. Troszeczkę szybciej strzelam, częściej. To jest duża zmiana. Mam wrażenie, że łzy są mniejsze, ale strzelam szybciej, nie jestem pewien. Nie rozszyfrowałem do końca, co każde z tych oznacza. Fuck! Oni strzelają przez kamienie, serio? No kurwy! Seriously, Moit? Ale zło. Jakie zło. Okej. Ten tu mazią we mnie strzelił, na szczęście nie trafił. Sharp plug mi się nie przyda. Weźmiemy sobie monety. Weźmiemy sobie serce, zrobimy tak, tak. I tak jeszcze raz, żeby zdobyć kolejne serce. Więcej do sklepu nie przychodzi, zaraz. Nie wchodzi mi więcej do sklepu, nieważne, nieważne. Możemy wrócić się po tamte dwa ładunki i też je zużyć, znaczy jeden zużyjemy, żeby sobie dodać kolejny soul heart. Ten popchniemy do góry, żebyśmy jakby co mogli go łatwo złapać. Dzięki, tyle. Więc w taki sposób uniknęliśmy obrażeń niepotrzebnych, dostaliśmy wszystkie serca, które mogliśmy dostać z tych baterii. Dobra zagrywka jak na moje. No i boss. Czyli trafiliśmy idealnie. Kurczę, ten item nie jest taki zły jak sądziłem, on zależy od statystyki szczęścia, więc jeżeli luck nam wzrośnie, to jest całkiem sensownie. Czy my chcemy tego teraz użyć? Czy my chcemy teraz tego użyć? Respawnować te bomby, czy poczekać na item, który dostaniemy? Nie sraj gównami, nie sraj. Bouncing Tearsy tutaj chyba go częściej trafiają niż ja sam. No i poszło dobrze. Dog food. Zrobimy tak. Lak większy mamy. Weźmiemy sobie to. I weźmiemy Spirit of the Night Scary. I weźmiemy Guppy's Tail.
i schodzimy na dół, zanim to wybuchnie. Dobra, dobra, to poszło fajnie. Zaczynamy być troszeczkę mocni, jesteśmy opóźnieni bardzo, ale jesteśmy mocni. I mamy teraz super łzy. Fajne, duże, mocne. 6,19 damage'a, to jest piękne, ta cyferka mi tutaj jak rośnie, to rośnie też moje serce, jest pięknie. Chcę to widzieć częściej. Fucking! To może być Bob's Brain, to może być Cursed Chart Shot. To może być wiele różnych rzeczy. Jednych lepszych, drugich gorszych. I chyba chcę sobie to wciągnąć moim Voidem. Bo nie jestem tego pewien, najzwyczajniej. Wii! Okej. Świetnie. Dobrze mi idzie używanie tego. 48 hour energy. To możemy tego użyć teraz. Pup! I sobie to wybuchnie. Przy okazji może porozwalać czaszki i dać nam jakieś fajne karty. Wheel of Fortune to sobie weźmiemy tutaj i zaraz wysadzimy prawdopodobnie jeszcze raz. Weźmy sobie to. Dodamy sobie serce, weźmiemy to i uciekamy. Nieważne. Troszeczkę trzeba tutaj pomyśleć, ale jest quite good. Poza tym, że dostałem głupio w ciry. Tears down. O nie. To mi się nie podoba. Dziękuję za przejście. Mimo tego Tears Down nie jest tak źle. Ej, 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 ej. Znowu mnie Cube Ball of Bandages ochroniło. Byłem tak niewdzięczny. A, ja latam, mam Spirits. No tak. Spirit of the Night. Scary. Pum. Strength jest fajniejszą kartą niż The Fool. Weźmiemy. Nie mam klucz. O nie. O nie, 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 nie. Tak się nie bawię. Klucze. I need keys. Daj mi klucze. Proszę. Grzecznie proszę. Jest klucz. Uff. Uff. Już się zrobiło groźnie przez sekundkę. Nie wiemy, co to jest, więc to tradycyjnie wciągamy. I co? Trójka? Wow, zaszaleliście. Baterii tutaj nigdzie na horyzoncie nie widzę, więc nieważne. To byśmy mogli wysadzić, ale też nieważne. Idziemy na the war. Idziemy na wojnę. To ma tutaj ciekawe znaczenie. Głupio się dałem mu popchnąć. Nie pogardziłbym, gdyby tych skał nie było. O! O, 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 świetnie, rewelacyjnie. Skliczowałeś się sam w ognisku. Ty cioto. Ball of Bandages number 2! Już na tym etapie mielibyśmy, że tak powiem, chodzącą Bandage Girl. Prawdopodobnie. Śmiesznie. Ty już se zdechniesz, to wszyscy wiemy, więc nie walcz z tym zbyt mocno. Kerstrumy mogę sprawdzać, bo dostaję połowę damage'a, a i tak mogę się potem odleczyć przecież bardzo łatwo naszym itemem na spację, więc w sumie czemu by z tego nie skorzystać? Pof, pof. Cursed Charge Shot. Moglibyśmy go w sobie wciągnąć i chyba to zrobimy mimo tego, że stracę. Nieważne, straciłem trochę serc, ale zyskałem kolejne statystyki i to się liczy. 3 do szczęścia mam. Utrata serc mnie tak bardzo nie boli, więc spokojnie.
O, skubana! Po chwili się dopiero zorientowałem, że ten... Czytałem na Twitterze, że właśnie był taki błąd, który powodował, że... były te nie fair skrzynki, które tak sobie po prostu istniały i... Jedne raniły, jedne nie. The Stars. W sumie mógłbym się tam przejść. Były te nie fair skrzynki, które jedne raniły, jedne nie. I chcieli dodać coś, co spowoduje, żeby ludzie mieli jak ogarnąć X-ray vision? Czy mi się przyda? Wolę statystyki chyba na tym etapie niż ten. I po prostu chcieli dodać coś, co będzie mogło pokazać, że ta skrzynka jednak nie jest tak bezpieczna, jak moglibyśmy myśleć. I to chyba było właśnie to, że ona po czasie dopiero pokazuje się jako... jako skrzynka z kolcami. Przedtem tego w ogóle nie było widać, więc to było mega chamskie. Na to się prawdopodobnie na kilku odcinkach natknąłem, z tego co mogliście zauważyć. Wiecie, ja to jak to nagrywam, jest 6 stycznia nad ranem teraz, więc nie wiadomo jakie patche jeszcze mogły wbić. A tu mówię sporo z opóźnieniem, więc miejcie to na uwadze. Oh shit, shada faka. Jaki dźwięk w ogóle, co to było? Okej, wracałem po naszą kartę Strength, bo mi jej brakuje. Tęskno mi za mną. Za nią. Tęskno mi za mną? Boże, to już jest samo uwielbienie level hard. Steven! Bierzemy. O tak, Steven. Steven był dobry. Czy się no. Tutaj wiele pewnie osób może skarżyć ze Steven Universe czy coś. Ostatnio o tym sporo słyszę, bo Sonia i Zniszczył opowiadają. So... Pop, kluczyk. Void trzeba zniszczyć od razu. Cztery Voidy? Miało ich być mniej, kurwa Edmund. Serio? I czarne serce na koniec, dziękuję. Tam nie mamy po co iść, tutaj będzie prawdopodobnie boss. Czy my wiemy, że jest boss? Nie wiemy jeszcze. Nie, wolałem sprawdzić, bo już się pogubiłem troszeczkę. Więcej monet, więc w sumie do sklepu też byśmy mogli pójść. Ja wiem, że się ociągam Nasza nie zdążę. Ocie, wciul! To jest zła nowina. Że Nahasza nie zdąży, to jest zła nowina. Nie pomyślałem o tym. Kwestia jest taka, że mamy szansę dostać przejście do The Void od serca matki. Im dalej, tym mamy większy procent na to, że to przejście dostaniemy. So, niepotrzebnie tego użyłem, nieważne. Więc po pokonaniu Mega Szatana mamy 50% szans na dostanie tego przejścia. Tak to mamy około 15-25%, że się pojawi. Więc to jest troszeczkę słabe. Ball of Bandages w drodze, mamo. Już leci do ciebie. Ona za szybko się rusza. Jesus. Jak ja bym... Walczyłem z taką doktorem Fetusem. To jest niewykonalne. Leży. Dostałem przejście do Devil Roomu. Deadcap w zasadzie jest fajny. Możemy The Nail zamienić na to coś? Ej, to będzie dobre, dwa serca będę dostawał. Lewiatan. To sobie oddaję, mogę to skonsumować teraz? Mogę! Oh shit! Teraz będę dostał dwa serca za jednym tym, plus jeszcze tą formę diabelską. Dobrze myślę. Netketa możemy sobie też wziąć, bo będzie bliżej transformacji Gapiego, mam już Gapi's Tail. Okej, okay, robi się zajebisty run. Katedra czy Sheol? Nie wiem, co ma większą szansę. Wiecie, czekajcie. The Void. Sprawdzimy sobie, co ma większą szansę na wyskoczenie.
Znaczy, gdzie mam większą szansę na wyskoczenie? Katedra, Sheol 15%, po Chest i Darkroomie 20%, czyli to jest równe. Czyli gdziekolwiek nie pójdziemy... Gdziekolwiek nie pójdziemy, i tak będzie tak samo. Więc weźmiemy sobie, mamy mało kluczy. Nie zdobędziemy pewnie ich dużo więcej. I tak wolę Polaroid wziąć. Będzie chyba jakoś ciekawiej, mam wrażenie. Możemy zdobyć więcej itemów, więcej kombinacji. Scared Womb 1. Ciśniemy. Dobra, tu się zaczyna zabawa. Mamy dużo mocnych itemów. Dopiero ogarnąłem, jak to... No i super, ostatni klucz zużyłem. Miałem nadzieję na jakikolwiek... O, luck up już ma 4 punkty. Szczęście na 4 to jest niebyle co. Dobra. Nehe. Chciałbym otworzyć. Naprawdę bym chciał. Z całego serca, ale... Klucze. O nie! Anarchist, cookbook i jeszcze top. Czyli podwójnie teraz będzie wywalać bomby, prawda? Nie jestem pewien. Oby nie. No zobaczymy. Tragedia troszeczkę teraz z tymi bombami. No ale jak już jedne mam, to drugie mi nie jakoś bardzo nie rajcują. Rajcują mnie, ale nie dobiją. A może jestem w błędzie? Nie wiem, zobaczymy. No, niebezpieczny run! Lubię niebezpieczeństwo, dopóki mnie nie zabija. Shit. Oh shit. Był taki chory pokój, widziałem na filmach, że miał tych blastocyst 8. 8, a miały być te małe podobno. Czyli widziałem na filmach, czytałem na Twitterze Edmunda, że to był błąd. A to był totalnie porypany pokój. 8 dużych blastocyst, które dzielą się na 2 jeszcze. Czyli razem 16 na jeden mały, zwykły pokój. To był terror. Klucz! Jest klucz, dobrze, poproszę teraz tutaj kolejny klucz w tej skrzynce. No jasna cholera. I sobie wziąłem Polaroid i do The Chest. Bomba. A tak a propos bomby, hej! Kurde... Nie podoba mi się to. Balls of Steel, no nie przyda mi się ta pigułka, bo mam tutaj masę czegoś, co mnie leczy. Nie jestem pewien, czy dostaję 2 serca dalej, czy jedno, chyba 2. Na chwilę obecną... O! Nieładnie. Tyle skrzynek. Potrzebuję kluczy! Strasznie potrzebuję kluczy! Dajcie mi klucze. Dasz mi klucz? Fucking... Niech będzie. Łóż! To może być. Podoba mi się ten trinket, ten jest fajny. Ale dalej bym bardzo optował za kolejnymi kluczami, których mam niedobór. Wiecie, niedobór wapnień, niedobór wszystkiego może być, ale niedobór kluczy. Oczywiście nic mi nie dropło. A na pewno już nie klucz. What? Wait? Fucking what, mate? K. Zbierzemy, czemu by nie? Mamy habit, więc każde uderzenie będzie nam ładowało ten item, więc za kilka uderzeń będziemy mogli się potem odleczyć. 2 sercami prawdopodobnie, jeżeli dobrze mi się wydaje, że to działa. Mogę się mylić, ale nie wiem. Tak teraz obmyślam różne strategie, jeżeli jednak uda nam się do tego The Void dotrzeć. Cholera, no ale bez tych kluczy to lipa, no nie mam czego wciągać tutaj za bardzo. A tu się mogły fajne itemy pojawić. Kluczyk! Yes! Yes, I need more keys. Kluczyk, soul heart, świetnie. Lecimy do poprzedniej skrzynki. Lecę, mogły być fajne itemy, a mam co wciągać. Mam czym wciągać w sensie. The Void jest naładowane, znaczy nie. The Void to jest piętro, a Void to jest item. Z kluczy! Serio. Dobra, niech ci będzie. Nie, jestem zły.
Klucze chciałem, potrzebowałem ich. Tutaj też możemy wejść. A co to? Piguły. Lock up, świetnie. One makes you small once again. Niechaj będzie. Jak jestem malutki, to jest dobrze. Nie mogę sam siebie po tym dojrzeć, ale no nieważne. Dwa klucze mam, świetnie, def. Chcę zobaczyć, jaki item mi dasz. Prawdopodobnie też Ball of Bandages czy Cube of Meat? Cube of Meat mi chyba da. Ball of Bandages. Wiecie co? Wolę Eco Orbital Ball of Bandages. Wolę to wessać, ale za chwilę. Yummy. A czy to oznacza, że będę miał 3 serca teraz? Korci jak cholera. Chyba tak, mam ostatnie czarne. Nie mam żadnej pigułki tutaj teraz, czy żadnej baterii, więc sobie ją wezmę. Tak po prostu. No i mój orbital poszedł się srać, to jest troszeczkę martwiące, ale może za to będzie mocno bić, nie wiem jak to dokładnie działa. Dziwacznie jest, ale jest w miarę dobrze. Staram się kombinować i nie wiem, czy mi wychodzi, czy nie. Zobaczymy w efekcie końcowym, jak to wyjdzie, tak? Kurczę, ale to wsysanie itemów jest mocarne, to jest jednak fajne. Ja myślałem, że jak dodadzą postać, to będzie kolejny The Lost ukośnik Keeper. Taki, wiecie, mega ciężka postać. A tu jest po prostu postać, którą można pokombinować. To jest fajna postać, która jest standardowa, jeśli chcemy. A jeżeli chcemy się pobawić, może być naprawdę ciekawa. Można sobie nią łatwo run ujebać, a można też łatwo sobie run, czy no, te, równie na równi można sobie run ujebać i można sobie ten run zrobić mega mocarnym. Dostał z przypadku, tam nie chcemy wchodzić, chcę klucze zbierać. Tamten pokój jest mi niepotrzebny absolutnie. Pokaż słonko, co potrafisz. Fajnie bijesz. Zły gaz. Czasem i taki jest potrzebny w życiu. Toksyny wychodzą na zewnątrz. Nieźle. Niezłe myślenie, Elewenku, niezłe. Każdy powód jest dobry, żeby usprawiedliwić swoje gazy. Jasne. Nie no, no teoretycznie tam to, co siedzi w nas, to wychodzi, więc to jest dobre, ale... Ej, zaczynamy być mocni. Mi się to podoba, nie? To The Void muszę maksymalnie wykorzystać, bo ono po to tutaj jest. Biblioteka? O ludzie! Can you see the options? O! 4 księgi poszły! Nie wiem, jak to zadziała. Boję się myśleć, jak to zadziała. Ale teoretycznie powinniśmy dostać na chwilę nowego przyjaciela. Damage boost od gwoździa i od Book of Belial. Plus dodatkowo Book of Secrets. Ej, mocne, nie? Jestem mocny, czuję to. Ale dziwaczny kolor tego mózgu, cokolwiek to jest. Kolejne klucze. O, dostałem 2. Były 2 czy był 1? Widziałem tylko 1. Bandage Girl fajnie bije. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej z nią. Nie doceniłem jej, ale jest całkiem spoko. Joker, to sobie chcemy sprawdzić potem. Penny Tears bierzemy. Chociaż mogłem to wessać, tak szczerze mówiąc. Utero 2, czyli tutaj będzie już całość, zaraz, czy chcemy? Joker kontra co? Strength. Chyba wolimy Jokera, mimo wszystko możemy jakieś itemy tam znaleźć. It lives. No zaraz to przetestujemy, wiesz. Dostałem kilka razy. Niebezpiecznie się robi. Bandage Girl!
Świetnie. Nie pojawiło nam się wejścia ani do hasza, ani do tego czegoś, więc jestem w stanie chyba się troszkę pobawić. Nawet devil roomu nie mieliśmy. Zastanawiam się, czy nie warto pobawić się Sacrifice Roomem i nie zdobyć klucza do Mega Shotana. Bo po Mega Shotanie jest 50% szans na pojawienie się tego pokoju, więc mielibyśmy większe szanse. Tak, czysto teoretycznie. Ale tych serc za dużo też nie mamy. Habit nam je odnowi, więc może zróbmy to w ten sposób. Odnawia nam dwa serca co najmniej. Okej, spoko. No, spróbujmy, to może zadziałać. You feel blessed. Więc mamy 100% szans na Angel Room. No nie wiem, czy to takie fajne w tej chwili, jak już nic nam nie wypadło po bossie. Okej. Dostałem kolejne bomby i klucze. I teraz pytanie, czy ile dostaniemy serc? 3 serca dostajemy po tym. Świetnie. To przeżyjemy, spokojnie. Aniołek. Kluczyk numer 1. Masa soul heartów, na to liczyłem. I kluczyk numer 2. Świetnie wyszło, dobrze. To było warte swoje ceny. Warto było się pobawić. To jest zawsze dobre. Świetnie. No teraz wiemy, że daje nam to 3 serca. O Jezu, jak się zesrałem, że wpadnę w te kolce. Daje nam 3 serca. Prawdopodobnie daje nam Book of Secrets jeszcze. Daje nam Book of Belial. Chyba. A to by było za mocne. Daje nam Biblię. Więc teoretycznie, jeżeli bym tego użył na Isaacu, to mógłbym zabić samego siebie, prawda? Uj! Joker. O! Crown of Light, 20 damage'a. Ludzie, to jest moc run! To może być jedna z moich ulubionych postaci. Apollyon, jesteś cudny. Piękności ty moje. Ty piękne stworzenie. Dużo kluczy na następne piętro, to mi się przyda, świetnie. Jesteś piękny. Tylko trzeba wiedzieć, jak ciebie używać, nie? Jak tobą grać? Co ten hound, the fuck w ogóle? Czy to się powinno zdarzyć? Na szczęście mam 20 damage'a, więc mnie to troszeczkę mało boli. Ale to było fajnie zagrane. Warto tego użyć teraz, czy użyję tego teraz? Zwiększa mi obrażenia, więc używa Book of Belial i chyba The Nail. Słyszę odgłos The Nail, więc... Możliwe, że się wykluczają i tylko jedno działa, możliwe, że obydwa działają naraz. Cholera. Serce. Pająki, dobrze, nie jest źle. Pop. Możliwe, że mi używa też Biblii przy tym, więc boję się tego użyć na Isaacu i na Blue Baby, bo to jest chyba insta-kill, jak użyję Biblii. Oż ty w mordę. Jak użyję Biblii na Isaacu, prawda? Tego bym nie chciał zobaczyć. Tam są dwa secret roomy. Jeżeli tam jest super secret room, to znaczy, że tam jest jakiś... ten. Boss! A szukamy Isaaca właśnie. Więcej kluczy, ale z wami sobie spoko poradzimy na tym etapie. Soul Heart, jakbyśmy mieli za mało serc. Kolejny Soul Heart. Ludzie, my miażdżymy. Rozpierdol. Istny. Wow, ta postać jest serio piękna.
Hierophant sobie zostawimy. Zawsze tam więcej serc jest spoko. Jak Monstro 2 szybko pada, to wiemy, że jesteśmy mocni. Two of Clubs, więcej bomb sobie też weźmiemy chętnie. Moment, tu jest secret room, tu jest super secret room. Super secret. The secret to everybody. Rusted key. O, trochę tych serc potraciliśmy tutaj, trzeba być ostrożnym, skoro nie wiemy ile mamy. Same trinkety. Nie wiem na co liczę, ale chciałem się tym pobawić. Use bombs wisely. Blame nobody but yourself. To jest świetne, nie win nikogo tylko siebie. Więc tak mam podgląd tutaj. Po pokonaniu katedry Shiol mamy 15%. Poniżej 15% jest przy sercu mamy, więc może się pojawić, ale nie musi. Tu będziemy mieli 15% na pojawienie się przejścia do The Void. Po przejściu hasza zawsze jest przejście do The Void. Two of Spades, więcej kluczy. Yeah! Yeah, baby! Tak, chcemy więcej kluczy. To jest świetne. Wiem, że tutaj trochę spędzimy, ale chyba warto. Kolejne trinkety jakieś. Karty mnie szczególnie interesują i serca może też. No nie, no już mam full serc teraz, na chwilę obecną. Zużyjemy wszystkie monety, czy... Może... You will die alone. Ojej, to jest przykre. May your troubles be many. Niech twoje kłopoty przyjdą licznie. Tu jest wiele nawiązań, The Princess is another castle. Tu jest wiele nawiązań i zarazem wymieszanych z podpowiedziami do gry. You are playing it wrong. Dobra, na full jedziemy, może z tego jeszcze Crystal Ball wypadnie, to dostaniemy kolejne itemy na dropie, jak sobie to zbierzemy. Wywaliłem 100 monet, to jeszcze nie wybuchło. Śmiesznie. The Devil. The Tower. The World. Two of Spades. Po raz kolejny. The Hanged Man. The Hierophant. Two of Diamonds. No to za późno na Two of Diamonds. Możemy jeszcze to zużyć. Boom! Nie. My zbierzemy The Hierophant. Nic więcej stąd nie możemy wziąć. Serce mamy w opór. Trinkety nam nie jest dane wziąć, bo wzięliśmy The Cancer. Więc tak sobie zostaniemy. No dobra, ale troszeczkę się obłowiliśmy tutaj, jest fajnie. Może jakieś all stats up, mamy dużo bomb, więc można sprawdzić. Chętnie na to bym liczył. One makes you small, no nie, bo się nie znajdę potem. 48 hour energy, to też nam się nie przyda teraz. Infested. Dobra, tu nam się nic nie przyda, ciśniemy na bossa. Witaj. O Jezu, Isaac, przepraszam. Isaac. Tak mi przykro. Ej, tutaj. Ty giniesz w moich łzach. Ups, dostałem. Locust of Wrath. Nie widzicie tego, bo to jest osiągnięcie na Steamie, ale przejście do Voidu nam się nie pojawiło. Więc trzeba zejść niżej. We need to go deeper. The chest. Blue Baby pokonamy z łatwością. Gorzej z Mega Szatanem, moim zdaniem. Oh man, wiecie, że możemy to wszystko wessać, bo jest nieprzydatne. Hashi nie wiem, co robi i tak. Przełożyć to na statystyki. Ocie, wciul!
Oh man! To jest mocne! Number one nie chcemy, to możemy sobie wessać, jak już zdobędziemy więcej, że tak powiem, ładunków. No muszę powiedzieć, ładnie to wygląda. Mega ładnie. Tak jeszcze nam się otworzy przejście do Voidu, to będzie totalny rozpierdziel. Unikajmy bomb, ostrożnie. To też byśmy musieli zamienić. Bo... no jest... nieprzydatny jak na moje Little Gish. To też byśmy musieli wessać, bo jest mało przydatne. Żałuję, że nie mam sakiewek, z których bardzo często dropią zresztą te. Pandora's Box możemy użyć właściwie. Serio, jedną monetę daje w The Chest? Troszkę słabo. To już jest miejsce, w którym jeśli nie masz dobrego damage'u, to giniesz od razu. Dobra, zanim gdziekolwiek dalej pójdziemy, chcemy wessać to. Kolejny damage do naszej kolekcji. Idziemy ładować to dalej. O nie, tu myślę, że naładuję sobie więcej niż jedną kreskę, mogę dostać. A może i... nie dostałem. To już weźmiemy, bo nam na tyle i tak nie starczy tego. Toxic Splash Damage. O ludzie! To będzie rozpierdzie, tylko proszę, aby mi się otworzyło przejście do Voidu. Mam tyle okazji, żeby mi się otworzyło. Jak Monstro 2 tak siada. Jest naprawdę dobrze. Szczęście już mam na 9 praktycznie. Na razie zostawiam, potem, że tak powiem, sobie zdecyduję, co biorę normalnie, a co będę zasysał. Tutaj byłyby dwa ładunki, więc troszeczkę żałuję, że tu przyszedłem. Bo jeden zmarnowałem w tym momencie. To sobie wezmę. To wezmę sobie normalnie, Tears Up. Powoli miażdżymy. Powoli miażdżymy. Ups. Naładowało mi się jeden. No to, że dostałem, mam habit, więc... dostałem dwa ładunki z innego pokoju, to jest dobre. Przepraszam, to już był gwałt. To już był gwałt na twojej moralności chyba. Pretty Fly. Pretty Fly number two. To mi się przyda. O, paraliż to mi tam dużo nie robi. Cały czas sobie to tak profilaktycznie to The Hierophant trzymam. A to zostawię chyba na finalnego bossa, jeżeli do niego dotrę. Derillium, proszę, daj mi do siebie dotrzeć. Serio? No dobra, no przyjmę chętnie. Nie, tego nie chcę, bo to mi się nie zamienia statystyki. Chcę... Chwila. Muszę dobrze pomyśleć. Tutaj była masa itemów, które pominąłem. Co z tym robimy? Dry Baby mogę sobie wziąć tak, bo na wszystko mi nie starczy na 100% ładunków. Little Gish chcę sobie wessać, bo to byłoby słabe, żebyśmy zrobili to w inny sposób. Tutaj nie wiem, czy mi teraz starczy ładunków na cokolwiek innego. No zobaczymy. Przejdziemy się po każdym możliwym miejscu. No i zobaczymy, jak wyjdzie. Nie zdążyła się ruszyć, Guardi Junior. Continuum Tearsy możemy wziąć, to jest... ale nawalamy. Wiecie co, czekajcie.
profilaktycznie wolę sprawdzić, czy mi się to nagrywa i moje miejsce na dysku, bo jakby taki run miał mi się nie zapisać, ja bym płakał. Ja bym płakał. Nieprzydatny. Dobra, ciśniemy. Dry baby, tutaj troszeczkę bije. Lekko, ale bije. Jakieś przejście? Nie otwiera się. Shit. Niedobrze. Dobra, został nam już tylko Mega Szatan. Zobaczmy tam te itemy. Nietoperka nie chce, bo on mi będzie leczył czerwone serca, których nie posiadam. Posiadam jedno. Jak stracę to serce, to już koniec, tak? Więc nie ma sensu. Mogę dziwa tędy przejść w końcu, czy będziesz mnie tak cofał kilkanaście razy? Fang. Tu jest serce. Nie chcę go. Bo on by też nie chce. Number one? Przy Continuum Tearsach? Chyba mi tylko przeszkodził, prawda? Tylko mi przeszkodził. Tak jak patrzę po statystykach. Słabo. No trudno. Mam cię wziąć, dobra, wezmę cię. Ups, tutaj mi miał nie być. Przerzuca mnie strasznie między tymi pokojami. Okej. Okay. Let's do this. Mega Satan. Mamy 50% szans, że pojawi się przejście. Wszystko przeszliśmy, co mogliśmy praktycznie. Już? Ale wpierdol. Ja przepraszam za wyrażenie, ale... Serio. Proszę, by się pojawiło przejście do The Void. Proszę, to jest... Potrzebuję tego, strasznie. Patrz, jaki wpierdol dostaję. Patrz od poprzednim challenge'u, Bacchus Wards. To jest już totalny wpierdziel. O, Jesus. I leży. Ten chwilę dłużej mu zajmie, ale zaraz też będzie leżał. Już leży. Dawaj, łapcie jeszcze raz. Łapcie leżą, teraz czas na twój piękny face. Ho! Serca nie zdążyłem stracić. Bez obrażeń. Proszę, The Void. Kurde! Ból. Extreme pain. To był dobry run. To był bardzo dobry run. Mogliśmy zejść do The Void i to pokonać. Shit. Trudno, może następnym razem nam się uda. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie, mega odcinek, w końcu się cieszę, że mi się coś bardzo udało, a nie tak tylko troszkę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie!